Ježišku, pamačku, ja te budu kolibati. Strasznie mi się tu czoło świeci. Dobra, młodość ma swoje prawa. Dzień dobry, szanowni państwo, odcinek 39 serii Wszystko gra. Dziś tytuł naszego spotkania to Kolęda tu i tam. A dlaczego? Dlatego, że zaprezentuję za chwilę aż 5 utworów z koncertu właśnie o tym samym tytule, który wykonaliśmy jako Tetno Trio z Marzeną Lamchłoniewską i Jackiem Dzwonowskim. Koncert, podczas którego zaprezentowaliśmy kolędy z różnych stron świata. I dziś, szanowni państwo, w naszym odcinku będzie kolęda serbska, kolęda ukraińska, kolęda czeska i będzie też polska średniowieczna kolęda i na końcu taka bardzo znana kolęda z tego kanonu tych takich kolęd, co się co roku wykonuje, ale w dość mocno nietypowym wykonaniu. Także zapraszam. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność. Po pierwsze móc kolędować na zaproszenie właśnie wspólnoty Betlejem z okazji ich 25-lecia istnienia. Po drugie jest to dla mnie zaszczyt i przyjemność móc kolędować i muzykować w składzie Tetno Trio właśnie z Marzaną Lamchłoniewską i Jackiem Dzwonowskim. Naprawdę przednia ekipa. A teraz już do rzeczy. Pierwsza kolęda serbska Baniacze. Marzena Lamchłoniewska wokal, Jacek kontrabas. Ja tam używam piszczałki wielkopostnej oraz drumli. Piszczałka wielkopostna była w odcinku 5, drumla w 13, tak na chwilę, ale drumli też jeszcze chcę poświęcić osobny odcinek. I tam użyłem również instrumentu, który się nazywa flet nosowy, taka dość nietypowa rzecz. Autentycznie na tym instrumencie gra się nosem. A tylko właśnie mam trochę katar. No, a bontuj się. No. I tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o warstwie tekstowej. Ja nie będę całego tekstu przytaczał, nie umiem zresztą. Marzena zna tutaj te teksty w obcych językach jako poliglotka kolędowa. Natomiast my skupimy się na takich hasłach i w każdej tej kolędzie, która jest w obcym języku, ale też te języki akurat będą takie dość niedaleko od Polski oddalone, z krajów niezbyt oddalonych od Polski, dlatego te podobieństwa językowe tutaj będą. W Baniacze, kolędzie serbskiej, usłyszymy na przykład Ty nam Hrista objawlujesz, albo Hristos nam się rodio. I tak właśnie, oprócz tego, że muzyka jest językiem wszechświata, można się muzyką porozumiewać naprawdę z każdym, tak tutaj w przypadku tych kolęd też mimo barier językowych możemy próbować wspólnie kolędować. Aha, jeszcze ja z kolegą Jackiem robimy też tutaj chórki. Zapraszam do słuchania. Dosiało i ukucio usiało, mili słupski paniacie, ty nasz stary rodziacie, paniacie, paniacie, rodziacie, rodziacie. Donosiś nam mnogo srećem, svakog dobra pune vreće, ty nam Hrista objavljuješ, njega slaviš, ni kazuješ, mili srpski paniače, ti naš stari rođače, paniače, paniače, rođače, rođače.
baniacie, ty nasz stary rodziacie. Baniacie, baniacie, rodziacie, rodziacie. Chrystus nam se rodio, upecino spustio, da sub ljubav postije i od zemle ogrije. Mili srpski baniacie, ty nasz stary rodziacie. Baniacie, baniacie, rodziacie. Teraz kolęda ukraińska, Dobry Wieczór, taka dość ascetyczna, jeśli chodzi o aranż. Głównie tutaj liczy się wokal Marzeny Lam-Chłoniewskiej, a ja jej troszkę przeszkadzam, używając instrumentu, który nazywa się fujara sałaśnikowa. On też w 5. odcinku między innymi się ten instrument pojawił. Hasło tutaj do wyłapania i potwierdzenia, że jest to kolęda. Na przykład tam pada taka fraza: Syn Boży narodził się. Zapraszam do słuchania. Dobry wieczór tobie, pane gospodarzu, raduj się, oj raduj się ziemi, Syn Boży narodził się. Zastelajte stoły, taj wse kele mami, raduj się, oj raduj się ziemi, Syn Boży narodził się. Kladitka laci z jaroj pszenicy, raduj się, oj raduj się ziemi, Syn Boży narodził się. Bo przyjdą do tebe trzy prazdnieke w hosty, raduj się, oj raduj się ziemi, Syn Boży narodził się. Dobry wieczór tobie, pane gospodarzu. Kolęda czeska, która okazuje się była chyba jedną z ulubionych kolęd podczas koncertu, Jeżi skupanaczku, sam tytuł już pokazuje, że jest to kolęda, a można tę frazę jeszcze tytułową rozwinąć na przykład o taki tekst: Jeżi skupanaczku, ja cię budu kolibati, co potwierdza, że mamy tutaj do czynienia też z kołysanką, może niekoniecznie w wers,
we warstwie rytmicznej, ale na pewno w warstwie tekstowej, trudne wyrazy, ale na pewno w warstwie tekstowej jest to kolęda. I tutaj, szanowni państwo, pojawia się flet nosowy, ale też pojawia się instrument, który się nazywa gemshorn. Gemshorn, czyli coś, co mógłbym nazwać taką okaryną wykonaną z rogu zwierzęcego. A ja mam jeszcze taki gemshorn na przykład. Albo też na przykład taki dość okazały. No to właśnie, to są gemshorny. Marzena Lam-Chłoniewska, piano, wokal. Jacek Dzwonowski, kontrabas. Ja z kolegą Jackiem również chórki. No i ja tutaj gemshorn i flet nosowy. A w ogóle też tam, gdzie są rytmy, to ja też właśnie tam nogami trochę obsługuję te instrumenty perkusyjne. Zapraszam do słuchania. Jacek, już, dzięki. Brum, 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 brumata. Ježišku, panačku, ja te budu kolibati. 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 Dobrze, no i na koniec wracamy do Polski, ale najpierw w sposób nietypowy. Chodziła Maryja, kolęda średniowieczna, taka kolęda, która nie weszła do kanonu tych takich co roku śpiewanych, wykonywanych kolęd w czasie Bożego Narodzenia. Ja tutaj odważyłem się trochę więcej zaśpiewać. Marzena Lam-Chłoniewska, Shrutibox i chórki, Jacek Dzwonowski, kontrabas. No i tu się pojawia Lira Korbowa, który cały czas czeka na swój odcinek i ponieważ już powoli zbliżamy się do końca serii Wszystko Gra, to myślę, że niebawem właśnie poświęcę jakiś jeden, a może nawet dwa odcinki Lirze.
korbowej. Kolęda taka transowa, a w naszym wykonaniu, nie bójmy się tego powiedzieć, ja się nie boję tego powiedzieć, również z elementami takimi trochę psychodelicznymi. Coś poczęła, to porodzisz
I na zakończenie skocznie, radośnie pod nóżkę przybierzeli do Betlejem, ale w takim wykonaniu trochę jakby irlandzkim, celtyckim, nie wiem. Jacek Dzwonowski, wyśmienite skrzypce, Marzena Lam-Chłoniewska, piano, wokal, nie pamiętam, Marzena, tam coś jeszcze grałaś chyba na perkusyjny, bęben obręczowy, tak, bęben, ono nawet mam napisane, zapomniałem. Ja zagrałem na tamburze macedońskiej, wszyscy zaśpiewaliśmy. Szanowni Państwo, zapraszam do wysłuchania i teraz już naprawdę wspólnego kolędowania, jeśli ktoś nie znał tych wcześniejszych języków. Pasterze, grając skocznie dzieciom teczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Razem! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Hej! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Hej! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a